Człowiek już od starożytności marzył o tym, aby się wznieść w przestworza. Około 1500 roku Leonardo da Vinci opracował swoje pierwsze projekty statków latających. Balonów cieplnych, skrzydłowca, śmigłowca i spadochronu. Mniej więcej w tym samym czasie mandaryn chiński Wan Hu dokonuje pierwszej próby lotu za pomocą 47 rakiet prochowych. Lot kończy się niepomyślnie. Pierwszy kontrolowany lot silnikowy przeprowadzili dwaj amerykańscy bracia. Próba miała miejsce w grudniu 1903 roku, czyli ponad 100 lat temu. 40-metrowy lot dwupłatowca okazał się rewolucyjny dla rozwoju lotnictwa. Przez ten czas konstruktorzy zdołali zbudować maszyny bijące rekordy szybkości przekraczające kilkakrotnie prędkość dźwięku. Dzisiaj największym samolotem jest Airbus A380, potocznie nazwany Super Jumbo. Dwupoziomowy czterosilnikowy samolot pasażerski produkowany przez firmę Airbus. Dzięki temu, że górny pokład ciągnie się przez całą długość kadłuba, A380 mieści 555 osób przy podziale na 3 klasy lub nawet 853 osoby przy konfiguracji całej maszyny do standardu klasy ekonomicznej i jest największym samolotem pasażerskim świata. Zanim przejdziemy do pojazdów zaawansowanych technologicznie, przedstawimy Państwu te najprostsze, które posiada prawie każdy z nas. Taczka. Mały wózek z jednym lub dwoma kółkami, częściowo unoszony ręcznie, używany do transportu przedmiotów lub materiałów sypkich na niewielkich odległościach. Taczki wyposażone są w dwa uchwyty, przy pomocy których są unoszone i pchane. Rzadziej ciągnięte przez człowieka. Wykonywane są z drewna, metalu, plastiku lub kombinacji tych materiałów. Znajdują szerokie zastosowanie w ogrodnictwie i na placach budowy. Paleciak, potoczna nazwa ręcznego wózka widłowego. Służy on głównie do przemieszczenia ładunków na krótkich dystansach oraz podnoszenia ich na wysokości do 20 cm. Wózki tego rodzaju są najczęściej wykorzystywane w hipermarketach, przy rozwożeniu towaru na terenie sklepu oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest przewożenie ładunków na krótkich dystansach. Rower. Pojazd napędzany siłą mięśni osoby nim kierującej za pomocą przekładni mechanicznej wprawianej w ruch nogami. Pierwotnie nosił nazwę velocyped oraz bicykl i podobnie nazywany jest w większości nowożytnych języków europejskich. Obecna polska nazwa pochodzi od brytyjskiej firmy Rover, która dawniej produkowała rowery. Motocykl, jednośladowy pojazd samochodowy bez nadwozia, posiadający dwa lub więcej koła jezdne, wyposażony w silnik spalinowy o pojemności powyżej 50 cm sześciennych, przeznaczony do przewozu jednej lub dwóch osób, niekiedy trzech w przypadku zainstalowania wózka bocznego, tzw. kosza. Samochód osobowy, pojazd mechaniczny, silnikowy, zdolny do przewożenia nie więcej niż 9 osób, wraz z kierowcą i niewielkiego bagażu. Do jego prowadzenia uprawnia prawo jazdy kategorii B. Przeciętny samochód osobowy składa się z około 12 tysięcy elementów. Samochód dostawczy. Jest to odmiana samochodu osobowego lub lekkiego ciężarowego, przeznaczona do przewozu niezbyt dużych ładunków. Przyjmuje się, że samochód dostawczy ma dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 tony, co praktycznie przekłada się na od 1500 do 1800 kg jego maksymalnej ładowności. Z tego też względu do kierowania samochodem dostawczym w Polsce wystarczy prawo jazdy kategorii B. Samochód ciężarowy, pojazd mechaniczny, silnikowy, przeznaczony do przewozu towarów, ciągnięcia naczepy, przyczepy lub do przewozu ludzi o masie dopuszczalnej całkowitej powyżej 3,5 tony. Samochód ciężarowy może prowadzić osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C. W przypadku kierowania zespołem pojazdu wymagane jest również posiadanie prawo jazdy kategorii E. Udało nam się zatrzymać jednego kierowcę. Witamy pana kierowca. Chcieliśmy się pana zapytać, to jak tam sytuacja na drogach, jak tam panu się kieruje? Co pan przewozi tym samochodem? Wie pan, ja tu takie robię trasy północ-południe Polski, ale tak panu powiem, że no samochód dobry. Dużo można załadować, jak pan widzi, pełny, nie? I w ogólnie, ale no co pan, proszę pana, po tych polskich drogach z tymi dziurami jeździć, to nie ma sensu w ogóle, no. Znam pana but, wiem o co chodzi. Wie pan. Nie widzi pan, przewożę z zagranicy banany, mandarynki, wina tanie, te w sklepach rozwożę, po różnych fabrykach. Na wrot, ma się rozumieć? No i tak, miło, że pan zapytał, ale wie pan co?
Muszę jechać, bo mnie goni straż graniczna. Aha, no dobrze. Dobrze, to niech pan jedzie. No. Autobus. Pojazd samochodowy fabrycznie wyposażony w więcej niż 9 miejsc, łącznie z miejscem dla kierowcy. Autobus przystosowany jest do przewozu pasażerów i ich bagażu. Może mieć jeden lub dwa pokłady, może ciągnąć przyczepę bagażową. Ciągnik. Pojazd mechaniczny przystosowany do ciągnięcia pojazdów bądź urządzeń nieposiadających własnego napędu, np. maszyn rolniczych, przyczep, naczep, dział oraz do wyposażenia w osprzęt do rób ziemnych. To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni.